cieszy z podniesienia wskaźnika w transparentności, partycypacyjności w konkursach. Czy jest szansa na to, że na przykład wysłuchanie publiczne z możliwością zadawania pytań kandydatom wejdzie już na stałe do arsenałów środków proceduralnych w konkursach miejskich, czy tam, gdzie można? Tak jak powiedział pan redaktor, rozpoczęliśmy pewien proces, żeby wzmocnić partycypację. Zaczynamy przede wszystkim od Gdyńskiej Rady Kultury i od konsultowania tego projektu. Kolejne kroki to oczywiście jest praca nad choćby konkursami. I tak, docelowo chciałabym, żebyśmy poszli w stronę wysłuchań, z tym, że to będzie proces. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić tu, teraz i od razu, więc mam nadzieję, że w pierwszym kroku ruszy Gdyńska Rada Kultury. W kolejnym będziemy pochylali się roboczo nad kolejnymi tematami. No tak, ale zanim powstanie Gdyńska Rada Kultury, oby to była inna Rada Kultury niż wiele innych w Polsce, bo takich Rad Kultury, jak pani pewnie wie, jest sporo, natomiast działają one różnie. Często są po prostu miejscem siedzenia, nic z tego nie wynika, miejscem załatwiania interesów bilateralnych, nie ma tam wspólnotowości, ważne, żeby te rady były reprezentatywne dla wszystkich środowisk, ale zanim ta rada powstanie, to do 31 sierpnia, urząd mógł to zrobić wcześniej, ale do 31 sierpnia urząd powinien ogłosić chęć rozpisania konkursu. To nie znaczy, że jest to rozpisany konkurs, ale że taką decyzję. Czy doczekamy się tego w przypadku dwóch instytucji kultury, czyli Muzeum Miasta Gdyni i Teatru Miejskiego? Wszystko przed nami, jesteśmy w procesie przyglądania się temu, jak zadziałać, patrząc na szerszy proces, bo zastanawiamy się też nad tym, jak zadbać o to, żeby proces nie przebiegał szybko, byle jak, tylko żeby był jakościowy. Więc docelowo tak, konkursy będą. W najbliższych dniach potwierdzimy, czy zamiar ogłoszenia w BIP-ie pojawi się. To jest kwestia jeszcze kilku dni, mamy czas do końca sierpnia, więc za moment wrócę z odpowiedzią. Tak, liczymy właśnie na dotrzymanie słowa, bo była mowa o konkursach. I bardzo bym chciał, żeby to wysłuchanie publiczne byłoby super. Czy jest też pomysł konkursu na naczelnika, naczelniczkę Wydziału Kultury? Bo nie widziałem na liście takiego. Nie mamy wakatu na tym stanowisku, więc w najbliższych dniach na pewno tego nie planujemy, czy w najbliższych tygodniach. Czyli pani Maja Wagner nadal będzie naczelnikiem? Pani Maja Wagner jest naczelniczką Wydziału Kultury. No dobrze, to ja w takim razie. Aha, jeszcze kwestia UNESCO. Czy naprawdę dobrze usłyszeliśmy, że chodzi o to, żeby Gdynia była 18. obiektem na światowej liście dziedzictwa kulturowego? Tak, są prowadzone starania, żeby wczesnomodernistyczne Śródmieście było wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To jest proces prowadzony z tego, co jak pamiętam, od 2007 roku, więc teraz jest to moment taki domknięcia. W najbliższych dniach przybędzie do Polski, do Gdyni właśnie ekspert, który będzie prowadził nas przez koniec tego procesu. Co oczywiście jeszcze nie oznacza, że to będzie szczęśliwe zakończenie. No właśnie o to chodzi, bo chętnych jest bardzo dużo, chociażby Stocznia Gdańska też by bardzo chciała, ale jest taka mniejsza lista obiektów europejskich i tak dalej. Czy na tej liście też mogłoby się znaleźć Gdynia? Myślę, że tak. Jesteśmy w procesie, jak pan redaktor wie, moment inwentaryzacji, moment przyglądania się temu, gdzie jesteśmy, mapowania w ogóle naszych możliwości i wróćmy do rozmowy. Wiem, to już na koniec. Pani wie, jak duże są oczekiwania, jak wiele osób już przebiera w blokach i jest niecierpliwionych tym, że nie ma wizji, nie ma planów. Ja nie mówię o decyzjach podejmowanych, bo one są podejmowane. To nie jest tak, że nic się nie dzieje. Nie zgodzę się z panem redaktorem. Jest wizja działania, jest wizja nastawiona na partycypację. Ale gdzie możemy ją znaleźć? Dokument. Dokument. Ja mogę podzielić się tym materiałem, który był zaprezentowany choćby instytucjom kultury. Za moment spotykamy się ze środowiskiem działającym w kulturze i pokażemy kierunki rozwoju gdyńskiej kultury w mieście. Mamy je przedyskutowane. To są choćby zadania, które otrzymałam od pani prezydent, to co jest opisane w programie Gdyńskiego Dialogu. Ale to co jest ważne też, jeżeli mamy proces partycypacyjny, to nie wyobrażam sobie, żebyśmy wspólnie za moment nie spotkali się w tej pracy. I tutaj też już konkretne rozmowy są za mną i konkretne kroki. Za moment będziemy o nich informować. Dobrze, tylko proszę pamiętać, że w Radzie Kultury Gdynia powinny być osoby, które działają w kulturze gdyńskiej, niekoniecznie mieszkają w Gdyni, dlatego że sporo osób mieszka
poza Gdynią. Mam natomiast, że pan redaktor też mieszka poza Gdynią. To nie chodzi o pana redaktora. Pan redaktor się nie wka. Wolimy pozycję. Zapraszam do konsultowania. Obserwatora. Konsultowania jak najbardziej, oczywiście, tylko że mamy dużo wprawy. Dobrze, to czekam na następne dane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.